Piłkarze Ustrzyżo Klubu Sportowego po raz drugi z rzędu wygrywają na swoim stadionie, wygrywają z GKS-em Tychy 2-0. Z nami zdobywca drugiej bramki Maciek Wolski. Maciek, dobra zmiana i uwieńczona golem, który już definitywnie przesądził o losach meczu. Tak, bardzo cieszy ta bramka, dużo na pewno szczęścia. Rykoszet bardzo mi pomógł, ale najważniejsze, że ta bramka wpadła na 2-0, zamknęliśmy mecz, zagraliśmy na 0 z tyłu i trzymamy dalej tutaj pasce. No właśnie, odbudowaliście tą pewność siebie trochę, jeżeli chodzi o występy na własnej murawie. Daliście sygnał kolejnym drużynom, a jeszcze w tym roku przyjadą tutaj dwie, że o punkty przy Alei Unii wcale nie jest tak łatwo, jak się niektórym mogło wydawać. Dokładnie, no tutaj bardzo chcieliśmy, można powiedzieć, zbudować tę twierdzę, żeby zacząć punktować i zdobywać 3 punkty u siebie, co wcześniej nie było tak oczywiste, ale drugi mecz z rzędu, drugie zwycięstwo na 0 z tyłu i chcemy zrobić tak, żeby do końca te 3 spotkania również wygrać. Jakie to w ogóle było spotkanie? Na pewno nie było to łatwe spotkanie. Tychy grały fajnie piłką od tyłu, jednak uważam, że cały mecz mieliśmy pod kontrolą. Za kluczowy moment uważam tutaj obronę Jasia Sobocińskiego, który obronił tutaj strzał z linii. I myślę, że tutaj jest bardzo ważny, to był bardzo ważny moment w przeciągu całego meczu. Kolejny pozytyw tego meczu to bilans dodatni w 2 meczu z GKS-em Tychy, co przy tak wyrównanej, tak spłaszczonej tabeli na koniec sezonu może mieć niebagatelne znaczenie. Tak jak mówisz, w 2 meczu tutaj mamy lepszy bilans bramkowy, co na koniec może nam się to przydać, ale mam nadzieję, że skończymy wyżej i nie będziemy nawet na to patrzeć. Na trybunach to, co było do przewidzenia, bardzo pozytywna atmosfera, jedna mecz przyjaźni. Ta pozytywna atmosfera chyba wam się udzieliła i te dobre fluidy przeszły na murawę. Dokładnie, doping kibiców tutaj bardzo nam pomógł, było bardzo głośno, więc jak najbardziej na plus. Jak na razie ta niedziela bardzo udana dla Eukrasiackiej braci, zwycięstwo juniorów w walce o CLJ U17, wasze zwycięstwo, no i wieczorem jeszcze jeden akcent, siatkarskie derby Łodzi, jaki wynik przewidujesz? Tak, wiem, że tutaj siatkarskie derby Łodzi dzisiaj wieczorem, obstawiam 3-1 dla UKS-u. A już w piątek najbliższe kolejne ligowe spotkanie tutaj ze Skrą Częstochowa. Skra dosyć nieoczekiwanie znalazła się w tej górnej połówce tabeli. To oznacza, że kolejny mecz walki się tutaj szykuje. Tak, Skra bardzo dobrze punktuje w tym sezonie. Większość spotkań gra na wyjeździe, więc na pewno nie będzie to łatwe spotkanie, co pokazało pierwszy mecz tutaj, który wygraliśmy 3-2. Mam nadzieję, że również ten mecz piątkowy wygramy. Chociaż zabraknie 3 zawodników, jeżeli chodzi o nadmiar żółtych kartek, ale dzisiaj chyba na tyle znów podbiliście tą swoją pewność siebie, że ktokolwiek nie znajdzie się w tej 11, to nie powinno mieć to wpływu na jakość poczynań na boisku. Tak, 3 zawodników wypadło, ale bodajże dużo więcej było zagrożonych, więc może trzeba się cieszyć, że tylko 3. No ale na pewno są inni zawodnicy, więc robią wszystko, żeby tutaj, jak dostaną szansę, żeby się pokazać i myślę, że wskoczą na ten sam poziom. Gościem EUKS TV był Maciej Wolski, jeden z bohaterów meczu EUKS GKS Tychy.